Cześć wszystkim, ja jestem Zuza i przychodzę dzisiaj do Was z zupełnie innym filmem, który powstał we współpracy z marką Adidas w ramach ich najnowszej kampanii Adidas Running. I jestem tutaj po to, żeby przekonać Was do tego, że niezależnie od tego, w jakim jesteście wieku, co robicie na co dzień, ile macie pieniędzy, każdy z nas może wyjść z domu, wziąć psa pod pachę, buty w rękę, słuchawki na uszy i każdy z nas może wyjść, pobiegać, poruszać się trochę, a obiecuję, że sprawi to, że poczujecie się trochę lepiej. Więc tak, dzisiaj Wam opowiem o paru audiobookach, które mi towarzyszyły podczas mojego biegania. Tutaj chciałabym bardzo podziękować marce Adidas, ponieważ robienie z Wami tej współpracy jest absolutnie fantastyczną przygodą. No i mam nadzieję, że rzeczywiście dzięki temu, co Wam tutaj pokażę i o czym Wam opowiem, zachęcę kogoś do tego, żeby po prostu wstał i poszedł biegać. Także to tyle, co chciałam Wam powiedzieć słowem wstępu. Ale ja jeszcze bym chciał Państwu bardzo serdecznie powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że Zucha zaczęła biegać, bo w końcu będę miał o tej 6:30 rano partnera, a samotnie tak o tej godzinie, gdzie ciemno, zimie. O, ja wolę popołudniami. Nie, będziemy biegać rano i za chwilę to właśnie zrobimy. Cześć. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Na początek Waszej przygody z bieganiem polecam Wam zacząć sobie od naprawdę drobnego celu, po to, żebyście się nie zniechęcili na samym początku. Nikt nie każe Wam przebiec, wiecie, kilometra od razu, bo ja wiem najlepiej, jakie to jest ciężkie, żeby zrobić ten pierwszy krok. Dlatego nawet jeżeli wyjdziecie na szybszy spacer, to też będzie dobrze, bo od tego zaczyna się Wasza droga do tego, żeby przebiec w końcu troszkę więcej. I z kolei, a propos początków, na początek z audiobookami, ponieważ ja bardzo lubię przy bieganiu słuchać audiobooków, bo nie ma nic lepszego niż, wiecie, taka zadyszka, już brak chęci i oderwanie swoich myśli od tego zmęczenia właśnie dobrą książką. Dlatego na przykład na początek polecam Wam zabrać się za jakiś dobry kryminał. Taki, który ja najbardziej polecam, który jest również dostępny na serwisach, właśnie platformach audiobookowych, to na przykład Pod kluczem Ruth Ware. Jak na pewno wiecie, jeżeli nas oglądacie, no to ja uwielbiam tę autorkę. Jest to świetny kryminał, bardziej taki nawet thriller, zamknięty w jednym domu, mamy nianię, mamy dwójkę dzieci, którymi ona się musi zajmować, a właściwie nawet trójkę, którymi ona się musi zajmować. No i tam się dzieją różne rzeczy i poznajemy tę historię w momencie, w którym nasza niania jest w więzieniu. Od tego się zaczyna. Więc jest to bardzo angażujące historia, bardzo, bardzo dobra i na pewno jest w stanie Was na tyle zaangażować, że nawet nie będziecie zwracać uwagi na to, jak długo biegacie. Drugi audiobook, którego chciałabym Wam polecić, tylko troszkę się już zmachałam, także musicie mi wybaczyć, to Krótko i szczęśliwie Agaty Romaniuk. Przysłuchaliśmy ten audiobook całą rodziną, wszyscy u nas go znają i wszyscy kochają. I to jest świetna pozycja dla właśnie dobiegania, ponieważ to jest książka, która składa się z kilku takich krótkich historii o późnych miłościach, czyli o miłościach, które wydarzają się u ludzi no, w wieku już 60+, i dzięki temu, że one są krótkie, to można codziennie na przykład sobie brać jedną historię i po prostu z nią wychodzić, czekać, aż ona się skończy, bo one, tak jak mówię, nie trwają za długo, więc akurat na taki szybki bieg, w sensie szybki, niekoniecznie szybki, ale dość krótki bieg, żeby się rozgrzać, żeby zacząć, będą super. Także tak, no jest to reportaż, natomiast bardzo przyjemny również na dobry początek z reportażami. Słuchajcie, widzę ławkę, także ja na chwilę siadam, ponieważ zasłużyłam na krótką chwilkę przerwy i z ławki jeszcze Wam trochę poopowiadam o książkach.
I tutaj w krótkiej mojej przerwie, a równocześnie w krótkiej przerwie dla Was, chciałabym Wam przedstawić człowieka, który był zdecydowanie największą inspiracją biegową w moim otoczeniu i jest nim mój tata, pan Daniel Grupa. To Rany dzięki niemu boskie, no. Zaczęłam w ogóle biegać jakiś czas temu, kiedy mój tata zawsze biegał, zawsze dużo tego sportu uprawiał i nigdy w życiu nie zapomnę momentu, nie wiem czy ty go pamiętasz, w którym pierwsze 5 kilometrów zrobiłam z tobą. Biegaliśmy jeszcze wtedy po naszym byłym miejscu zamieszkania i nigdy w życiu nie byłam chyba z siebie tak dumna, jak po zrobieniu tych 5 kilometrów i duma, którą widziałam w oczach mojego taty, sprawiła, że miałam powera na kolejne 10. Oczywiście jakby siły fizycznej już na to nie miałam, ale jakby psychicznie podbudowało mnie to strasznie. Dlatego jeżeli macie kogoś w swoim otoczeniu, z kim moglibyście biegać, to zachęcam, bo to naprawdę podbudowuje morale. No, zawsze biega się fajniej we dwójkę, aczkolwiek no ja lubię bardzo, bo uważam, że właśnie takie ranne czy wieczorne biegania, jeszcze jak się słucha różnych rzeczy właśnie, czy muzyki, czy audiobooków, to jest to bardzo coś takiego magicznego. I tym pozytywnym akcentem chcielibyśmy Wam powiedzieć we dwójkę o kolejnej propozycji audiobookowej do biegania. Może tata pierwszy jako gość? No dobra. Jest coś w tym, że rzeczywiście mi trudno podczas biegania skupić się na przykład na literaturze pięknej. Mhm. Nawet ostatnio sobie wziąłem, bo tyle opowiadałaś o hrabie Monte Cristo, że ja to tak dawno czytałem, że mówię, wezmę sobie do biegania. Nie. Jednak nie jestem tak skupiony podczas biegania i wybieram rzeczywiście literaturę ciutkę lżejszą, może odrobinę rozrywkową i to był ostatnio przebiegłem całego audiobooka Izabeli Janiszewskiej Ludzie z mgły. To jest, wiecie, taka historia mroczna, tajemnicza. Jest małe miasteczko Sinice, w której ginie dziewczyna, w cudzysłowie, tak z dobrego domu. No i rozpoczynają się poszukiwania, ale okazuje się, że już wcześniej w tej wioseczce giną inne osoby. No i ta sprawa się zaczyna wyjaśniać, różne takie wypychające nas albo wpychające w ślepe tory zagrywki przez panią Izabelę. Zresztą świetną pisarkę. Kurczę, ja muszę ją zacząć czytać, bo wszyscy ją polecacie. Jest. Nasza ją uwielbia. Ale jesteś to jest moja. Słucha, to jest naprawdę jeden z najlepszych kryminałów w ogóle. Jakie ostatnimi czasy pojawił się, jeżeli mówimy o polskich pisarzach. I jedna, moim zdaniem, z najlepszych książek pani Izabeli. A podczas biegania, wiecie, jak się już robi ta mgła i tak dalej. Uj, jak się szybciutko biega. No to tyle, zachęcam Was do tej książki. Ja tutaj a propos hrabiego Monte Cristo. Ja też nie polecam tego do biegania, głównie dlatego, że biegnąc i słuchając tego audiobooka i tej książki, jest szansa, że po prostu wpadniecie do jakiegoś rowu przez łzy, które Wam będą do oczu napływać. Też. Bo ja płakałam jak bóbr, więc no nie polecam. Natomiast coś, co polecam z kolei, na pewno o tym wiecie, to Wiedźmin. Ponieważ Wiedźmin ma tak dobrze nagranego audiobooka, to jest słuchowisko. Tam jest podział na aktorów, na role, tam jest muzyka, tam są efekty dźwiękowe. No i to rzeczywiście dosłownie wciąga człowieka od samego początku. Ty przesłuchałeś Wiedźmina kiedyś? Nie, czytałeś? Nie, bo jakby próbowałem i zupełnie nie wszedłem w ten świat. Ale słuchałeś audiobooka? To spróbuj posłuchać audiobooka, dlatego że naprawdę, tylko musicie wiedzieć, że to jest fantastyka, też fantastyka nie jest dla każdego. Natomiast to jest klasyka polskiej literatury już tak naprawdę i zdecydowanie ten audiobook jest taki, że on do biegania odciągnie Wasze myśli od wszystkiego naokoło. Skupicie się w zupełności na tym, czego słuchacie. I tym sposobem przebiegniecie o wiele więcej kilometrów. Dokładnie tak. To też mówiłam już w ostatnim właśnie klipie, że takie audiobooki są najlepsze, bo dzięki niemu nie myślicie, że zostało mi jeszcze 2 kilometry do końca, tylko myślicie, o kurczę, co tu się jeszcze wydarzy, obym zdążył tego dosłuchać. Więc tak, tu polecenie od nas, jeżeli nie słuchaliście, to zachęcamy. Tak jest. Do zobaczenia później. Thank you.
Jestem, jak widzicie teraz, nad Odrą. Usiadłam sobie na kolejną małą przerwę. Wbrew pozorom przebiegłam więcej niż widzieliście na przebitkach. Także należy mi się znowu krótka przerwa i opowiem Wam o kolejnej książce. Nieprzypadkowo wybranej zresztą w to otoczenie, ponieważ są to Gdzie śpiewają raki. Ta książka, jak na pewno wiecie, jest jedną z naszych ulubionych. Również wydaje mi się, że wszyscy ją czytaliśmy. Może być tak, że tata jej nie czytał, więc koniecznie napiszcie mu w komentarzach, żeby w końcu się za nią zabrał. Natomiast Gdzie śpiewają raki to jest przepiękna historia, która całkowicie dzieje się na łonie natury. I mamy tam główną bohaterkę Kiję albo Kaję, nigdy nie wiem jak to się mówi, która żyje na bagnach, na mokradłach i sama musi sobie radzić właśnie z pożywieniem, z utrzymaniem takiej małej chatki, którą tam po rodzicach jej została. I jest to niezwykła historia. Przede wszystkim tam natura gra kolejnego bohatera i dzięki temu na przykład, tak jak ja, jeżeli jesteście szczęściarzami i macie w okolicy swojego domu tak piękne miejsca, jakie ja mam tutaj nad Odrą, to zdecydowanie warto, bo to dodaje takiego klimatu zarówno do biegania, jak i do słuchania książki, więc i jedno i drugie ma o wiele więcej właśnie takiej wartości, wiecie, którą pochłaniacie na żywo, na bieżąco. Także Gdzie śpiewają raki są świetne, a jeżeli przesłuchacie, to polecam film, bo tutaj mamy również kontrowersyjne opinie w naszym domu, ponieważ ja film bardzo lubię, uważam, że był bardzo dobrze zrobiony, a z kolei moja siostra oraz mama mówią, że był fatalny, więc rozstrzygnijcie nasz spór i obejrzyjcie film, ale po przeczytaniu książki lub przesłuchaniu audiobooka. Chodźcie, pokażę Wam bliżej Odrę, czyli jedno z naszych absolutnie ulubionych miejsc właśnie jako całej rodziny. Bardzo lubimy tutaj, kiedy jest ciepło, czy właśnie kiedy w lato przychodzić tutaj nawet z kocem, czytać książki. To jest fantastyczne, a w momencie, w którym nie ma takiej pogody, to są świetne miejsca na przebieżki. Jak widzicie, za mną jest absolutnie piękna rzeka. No i a propos tego, kolejnego audiobooka, którego mam do polecenia. Jakbyście na przykład, tak jak ja, lubili najbardziej biegać, kiedy jest ciemno i kiedy jest trochę mrocznie na drodze i trochę strasznie, i lubicie się tak odrobinkę bać, to bardzo Wam polecam do przesłuchania Riley'ego Sagera. W ogóle jako autora, natomiast moja ulubiona to chyba będzie Wróć przed zmrokiem albo Zamknij wszystkie drzwi, ponieważ to są takie książki, które rzeczywiście wprawiają człowieka w niepokój. Więc jeżeli potrzebujecie takiego czegoś, co Was rzeczywiście naprawdę oderwie od wszystkiego innego, bo po prostu będziecie się obawiać tej książki, to właśnie te książki Wam polecam. Wróć przed zmrokiem jest troszeczkę w klimatach paranormalnych, ale nie do końca, bo ja na przykład nie lubię historii z duchami, a tę książkę bardzo lubię, więc możecie sami się domyślić, o co tam chodzi. A z kolei Zamknij wszystkie drzwi to jest dobra książka do biegania po mieście na przykład wieczorem, ponieważ całość dzieje się w takim wielkim, starym budynku, w którym żyje bardzo dużo ludzi i tam dzieją się różne straszne rzeczy. Jak widzicie, ja już jestem po moim dzisiejszym bieganiu, tata rozpalił nam ognisko, teraz właśnie widzę, że idzie z herbatą, więc najwspanialsze zakończenie mojego dzisiejszego biegania, jakie mogłabym sobie tylko wymarzyć. No i przychodzę się z Wami pożegnać, ale też jeszcze opowiem Wam już tak kompleksowo o kilku książkach, które Wam mogę dodatkowo polecić. Dziękuję Ci, tatusiu. Raczej najwspanialszy tata, tak? A nie najwspanialsza
zakończenie. Najwspanialszy... Najwspanialszy tata. Tata. No, nara. Także tak, o innych książkach, które możecie przesłuchać z mojego polecenia. Na przykład jest to Wieża Koronna Michaela Sullivana, w której ostatnio się zakochałam. Jest to fantastyka, ale taka mocno średniowieczna, mocno właśnie królewsko-książęca, konie i tak dalej, jeżeli lubicie takie rzeczy. Lub jeżeli na przykład lubicie literaturę piękną, ale tak jak tata wcześniej wspominał, macie problem ze skupieniem się przy literaturze pięknej i robieniu innych rzeczy, to świetnym początkiem do tego będzie Fredrik Backman i na przykład Niespokojni ludzie lub mój osobisty faworyt, czyli Mężczyzna imieniem Uwe. A jeżeli na przykład słuchacie również i czytacie książki po angielsku, to fantastyczną rzeczą do zrobienia dla siebie będzie zaczęcie serii Niefortunnych zdarzeń, która jest właśnie dostępna po angielsku w audiobookach, którą zresztą czyta sam autor, więc to jest takie dodatkowe doświadczenie, szczególnie, że ta seria jest świetnie przetłumaczona na język polski, ale jednak po angielsku ona dotyka jeszcze inaczej. Jest to seria książek dziecięcych, ale równocześnie mam takie poczucie, że niezależnie od wieku wiele, wiele osób się tymi książkami po prostu zachwyci. Jeżeli lubicie fantastykę z kolei, no to Wojna Makowa, cała trylogia oczywiście, ponieważ no, jest to jedna z moich ulubionych serii fantastycznych. A z kolei, bo mało było reportaży w tym odcinku, jeżeli szukacie reportaży takich mocno podróżniczych, bo lubicie na przykład właśnie zwiedzać, lubicie jeździć w nowe miejsca, odkrywać, to fantastyczną książką, tata tam macha zza kadru, że zgadza się ze mną, bo już wie, co chcę powiedzieć, jest Może wróci. Jest to książka, reportaż o Uzbekistanie. Natomiast jest to audiobook i w ogóle książka napisana z taką dozą szacunku do tego kraju, z takim zaciekawieniem. No, fantastyczna jest to książka, świetnie napisana i również dla osób, które mało czytają reportaży, będzie bardzo dobra, bo jest dość łatwa i przyjemna do słuchania, w przeciwieństwie do niektórych reportaży. Ja teraz na najbliższym TBR-ze mam Daleko Wysoko, jest to historia o Tybecie, natomiast zaczęłam ją i na razie średnio mi gdzieś tam podeszła, więc będę musiała zrobić do niej drugą powtórkę. A, i na przykład jeszcze z literatury pięknej, dobrej do biegania, bo są krótkie te książki, to Teres Bowman. Moja ulubiona to ta druga, ale bardzo dobra jest też Utonęła. No i tak, i właściwie tutaj mogę zakończyć. Lista mogłaby się ciągnąć i ciągnąć, ale jeżeli jesteście ciekawi, to może Wam dopiszę w komentarzach, albo możecie Wy dopisywać swoje propozycje w komentarzach. No i koniecznie napiszcie, czy biegacie, czy taki film Wam się podobał. Ja jestem z niego osobiście bardzo dumna. Daliśmy radę i jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że mogłam coś takiego zrobić. Dziękuję jeszcze raz Adidasowi za możliwość tej współpracy i mam nadzieję, że to jest dopiero początek pięknej przygody. No i tak. No i to właściwie tyle. Tole chciałam namówić na zakończenie ze mną tego filmu, natomiast robi z mamą obiad i powiedziała, że nie, póki ona nie skończy obowiązków, to nigdzie nie idzie. No więc niestety jestem tutaj sama, ale mam nadzieję, że to i tak jest okej. I napiszcie koniecznie, jaki był ostatni audiobook, jaki przesłuchaliście i czy i kiedy ostatnio udało Wam się przebiec chociażby 500 metrów, nawet na autobus, to napiszcie to wszystko w komentarzach, a ja się będę tymczasem z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!